Siema, siema, Tajtori, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i ten miesiąc zbliża nam się już do końca. Lipiec za niedługo będzie skończony, no i zaraz zacznie nam się sierpień. Co oznacza, że pora nagrać dla was odcineczek z serii, którą bardzo lubicie, czyli co czeka nas w danym miesiącu w Brawl Stars. Więc od razu wam mówię, mordeczki, zostawiamy wszyscy łapeczki w górę pod tym odcinkiem. A ja w zamian za to powiem wam dokładnie wiele rzeczy, które są już potwierdzone, które będziemy mieli w sierpniu w naszej gierce. O części z nich możecie nie wiedzieć, dlatego koniecznie oglądajcie od początku do końca, bo uwierzcie mi, że będzie ciekawie. Ogólnie ostatnio widziałem, że dużo osób, co ogląda moje filmy, jeszcze mnie nie subskrybuje, więc mam do was mega prośbę, widzowie. Kto jeszcze nie ma włączonego subika z dzwoneczkiem na moim kanale, no to polecam naprawdę zasubskrybować, bardzo mi wtedy pomożecie. Lecimy po 200 tysięcy, może kiedyś uda nam się je wbić na tym kanale. Możecie mi jeszcze napisać w komentarzu, widzowie, na co najbardziej czekacie właśnie w sierpniu w Brawl Stars. Ale żeby wiedzieć, co w nim będzie, no to po prostu obejrzyjcie ten odcineczek. Na wstępie tego filmu chciałem wam przypomnieć, że dwa dni temu premierę miała moja nowa piosenka Disco Polo. Ktoś jej nie widział z Brawl Stars pod tytułem Kocham Brawl Stars, tak się ona nazywała, to polecam obczaić na kanale Tori 2, link dam wam w opisie. A więc dobra, widzowie, wielu z was myślało, że sierpień będzie dosyć słaby w Brawl Stars, że będzie mega nudny i nic w nim takiego nie będzie, bo twórcy są na wakacjach i tak dalej, ale uwierzcie mi, że troszkę myślę, że ciekawych rzeczy tutaj będziemy mieli mimo wszystko. I pierwsza taka, którą muszę już wam powiedzieć, to na pewno, mordeczki, jest potwierdzone. Jest to nowy skinek do Ems. On do nas wleci jeszcze, mordeczki, w sierpniu, w tym miesiącu. Nie wiem dokładnie w który dzień niestety, ale myślę, gdzieś tak w miarę na początku. I to jest skinek, który wygrał Supercell Make'a, DJ Ems, tak on się nazywa. No na pewno go już dobrze kojarzycie, bo już nie o nim wam mówiłem, nieraz wam go pokazywałem. No i troszkę już na niego czekamy, więc w tym miesiącu w końcu będziemy go mieli. No i kurczę, ciekawa będzie jego cena. Już chyba nawet ona była tam raz podawana, nawet nie jestem pewien, nie pamiętam teraz, więc sorki. Ale myślę, że jak jakieś osoby lubią Ems i nie mają do niej żadnego skina, to ten skinek naprawdę dobrze się nada. I to jest taka pierwsza rzecz, o której was chciałem poinformować, bo ten skin będzie w sierpniu. Zanim przejdę do kolejnej rzeczy, chciałem szybciutko podziękować wszystkim nowym wspierającym. Oni wam się tutaj wyświetlają. Wy jak też chcecie wesprzeć mi kanał, to naprawdę polecam, bo można wspierać już od 2 zł, a daje wam to dużo różnych nagród i bonusów, między innymi dodaję was do znajomych w Brawl Stars, czy też właśnie pokazuję na odcinku. A koło przycisku subskrybuj macie właśnie przycisk wesprzyj, no i tam możecie mnie wspierać. Z góry dziękuję każdej osobie, bo naprawdę warto. Dobra, widzowie, następna rzecz, która czeka już nas totalnie na początku sierpnia. Możliwe, że właśnie jak wy już oglądacie po kilku dniach ten odcinek, to ona już jest. Są to, mordeczki, oczywiście dwie darmowe rzeczy. Znaczy na pewno jest jedna darmowa, druga nie wiem, czy jest do zdobycia, czy będzie darmowa, tego jeszcze nie wiem. Aczkolwiek na pewno za darmo będzie, mordeczki, do zdobycia. Ten skinek do Bulla, oni wam już też mówiłem, nawet nagrywałem o tym oddzielny odcineczek, więc możecie sobie go obczaić. No i generalnie, mordeczki, ten skinek, każdy, kto jeszcze go nie ma, dostanie go za darmo na początku sierpnia. Wystarczy po prostu go odebrać i będziecie mieli. No i do niego też najprawdopodobniej będzie specjalny pin z Clash of Clans. Tylko nie wiem właśnie, czy on będzie do zdobycia, czy będzie dla każdego za darmo. Tutaj akurat tego nie wiem, ale też on ma być na początku właśnie, widzowie, sierpnia. Więc naprawdę spoko opcja i pamiętajcie o tym, że jak jeszcze tego nie macie, to żeby nie przegapić. No i po prostu zgarnąć sobie tego skinka, bo raczej szkoda by było, no, stracić taką okazję na zdobycie fajnego skina za darmo, rozumiecie, o co chodzi. Następna rzecz, która też jest potwierdzona, mordeczki, to nowe wyzwania. W tym miesiącu, w sierpniu, będą minimum 2, a nawet nie wiem, czy nie 3, tak dokładnie nie wiem, ile ich będzie, ale 2 to jest minimum. Twórcy już na Brawl Talku mówili, że tych wyzwań będzie dużo. No i część z nich już mieliśmy w lipcu, ale jeszcze nie wszystkie. Kilka takich wyzwań właśnie jeszcze zostało, więc na pewno kilka fajnych challenge nas czeka, mordeczki, które oczywiście jak będziemy grali, to dostaniemy nagrody za ich granie. Będzie tam kilka etapów, tak jak to zawsze jest, do wygrania. Jak się wszystko wygra, to dostanie się najlepszą nagrodę. Pewnie jakieś spreje, emotki czy coś w tym stylu, oczywiście jakieś tam mega boksiki, może inne skrzynki. No i może jeszcze coś ciekawego nas tam będzie czekało. Co dokładnie będzie w tych challenge'ach, to ja nie wiem, ale przekonamy się już na dniach na pewno, bo pewnie za niedługo będzie jakiś pierwszy challenge. No i, mordeczki, będzie grubo. Ja się już nie mogę doczekać, bo bardzo lubię grać te challenge. Gram je zazwyczaj z wami właśnie na live'ikach. Teraz akurat nie mam mnie niestety w domu i przez 2 tygodnie mnie nie będzie, bo jak wy to oglądacie, to właśnie wyjechałem na Chorwację na wakacje. Aczkolwiek odcinki mam dla was nagrane na zapas, więc na spokojnie, widzowie, będzie co oglądać. Uwierzcie mi, że niektóre z nich są grube. No dobra, widzowie, lecimy dalej i tutaj chcę wam powiedzieć, mordeczki, żeby śledzić Twittera Brawl Stars, gdyż w tym miesiącu, w sierpniu, będzie na pewno dużo podpowiedzi odnośnie kolejnej aktualizacji, kolejnego Brawl Talka. O tym, kiedy będzie ten Brawl Talk, też wam powiem, ale to w dalszej części odcinka, ale chcę wam po prostu powiedzieć, że już tutaj, w sierpniu, na Twitterze Brawl Stars twórcy będą nam wrzucali dużo nowych postów i takich trochę zagadek, na przykład jakichś tam różnych zdjęć i na tych zdjęciach, mordeczki, będziemy mogli sobie szukać już takich rzeczy związanych z nową aktualizacją. Ja na pewno na bieżąco będę to robił, więc śledźcie moje obydwa kanały, Tori i Tori 2, subskrybujcie
testujcie je. Bo jak coś nowego znajdę, to oczywiście będę was o tym informował, żebyście wszystko wiedzieli na bieżąco. A na pewno w sierpniu już, tak jak mówię, dużo takich zdjęć będzie i jest to potwierdzone info. No to teraz przejdźmy do tematu Brawl Talka, widzowie. Wielu z was się pyta, czy jest szansa, żeby on był w sierpniu. I mi się wydaje, że tak. Że jest naprawdę spora szansa. Nawet chyba z tego, co każdy to twórcy mówili, że widzimy się pod koniec sierpnia, coś tam takiego było. Więc widzowie, najprawdopodobniej właśnie w końcówce sierpnia, nie w tej pierwszej połowie, ale w tej drugiej połowie, gdzieś tak od 20 właśnie do 30 sierpnia, mniej więcej w tych datach, mordeczki, będziemy mieli Brawl Talka. O czym on będzie dokładnie, tego jeszcze nie wiemy, można się już powoli domyślać, ale jeszcze nic tak nie jest pewne. Ja na pewno za niedługo będę takie coś dla was tutaj też nagrywał, gdzie powiem wam, czego możemy spodziewać się, widzowie, w Brawl Talku. Więc no na pewno będzie ciekawie, śledźcie moje kanały, żeby tego nie przegapić. No i Brawl Talk, tak jak mówię, w tym miesiącu, czyli w sierpniu, też może być. Następna bardzo ważna rzecz z sierpnia, o której musicie wiedzieć, to kampania Supercell Make na skina do Franka. Ona już oczywiście trwa, można teraz tworzyć te skiny i przesyłać, ale nie można jeszcze na nie głosować. A z tego, co widzę, mordeczki, to już 11 sierpnia jest koniec wysyłania tych swoich postaci i od 11 ludzie mogą głosować. I wtedy będziemy już wiedzieć, które skiny mają więcej głosów. Głosy będą trwać do 25 sierpnia. Wtedy one się zamkną, widzowie, już nie będzie można głosować. I wtedy będzie można po prostu zobaczyć, które skiny biorą udział w tym takim już totalnym, finałowym starciu i której z nich na pewno już wejdą, widzowie, do gry. Więc troszkę więcej się dowiemy o tym nowym skinie do Franka. On oczywiście jeszcze nie wleci na pewno w sierpniu, on wleci w kolejnych update'ach. Aczkolwiek, mordki, sprawa wygląda tak, że będzie on tutaj właśnie już dostępny w głosowaniu, że będziemy mogli w sierpniu głosować na jakiegoś fajnego skina do Franka. To jak widzicie, ludzie już dużo tworzą tych skinów, ale nie można jeszcze na niego głosować. Klikacie sobie i dalej, to jest pokazane, że dopiero jak ja to nagrywam, na przykład za 16 dni można. Jak wy oglądacie ten odcinek, to już troszkę mniej tego czasu zostało, ale jeszcze i tak dalej nie można głosować, więc to dopiero będzie dostępne w sierpniu. Ogólnie oblałem się wodą i musiałem niestety zmienić koszulkę, nie zwracajcie na to uwagi, widzowie. Sprawa wygląda tak, że chciałem tutaj wspomnieć o tym, że my nie wszystko możemy się dowiedzieć, co twórcy planują w sierpniu. Jest mnóstwo takich rzeczy, które mogą jeszcze być, a twórcy nikomu, totalnie nikomu ich nie mówią, tylko na przykład dzień wcześniej nam dadzą o tym znać. Więc wtedy was będę dokładnie o tym informował, mordeczki, ale chcę, żebyście mieli to w pamięci, że to, że czegoś tutaj nie powiedziałem w tym odcinku, to nie znaczy, że tego nie będzie. Ja tutaj nie powiedziałem wam wszystkich rzeczy, które są zaplanowane na sierpień. To na pewno nie jest wszystko, bo to byłoby za mało tych rzeczy. Nie mówię jeszcze jakoś dużo więcej, ale kilka na pewno jeszcze jakichś fajnych nas może tutaj czekać. Co to dokładnie będzie, tego, tak jak mówiłem, nikt nie wie. Przekonamy się dopiero za jakiś czas, ale myślę, że warto czekać, bo Brawl Stars co prawda może w sierpniu nie jest jakoś najbardziej tutaj rozwinięte i tak dalej. Są miesiące, w których jest dużo lepszych rzeczy, ale mimo wszystko myślę, że będzie jeszcze fajnie, widzowie, więc dajcie szansę naszej gierce, logujcie się, cały czas aktywnie grajcie i tak dalej i na pewno nie pożałujecie. Uwierzcie mi, że fajnie się tutaj będzie można cały czas bawić. Teraz możemy umówić się tak, że jeśli macie jakieś pytania odnośnie kolejnej aktualizacji, to zadawajcie mi je tutaj właśnie w komentarzu pod tym odcinkiem i najciekawsze z nich wezmę i też w którym odcinku na nie odpowiem, tak żebyście wiedzieli i mogli mi po prostu zadać pytanie odnośnie kolejnej aktualizacji. Myślę, że to będzie ciekawe, taka fajna wstawka do jakiegoś tam jednego odcinka, więc śmiało piszcie, widzowie. No i co, ja w tym odcinku chyba wszystko, co miałem wam powiedzieć, to powiedziałem. Są takie na razie same potwierdzone praktycznie rzeczy, które będą w sierpniu. Może jeszcze nagram wam drugą część, jak coś takiego znajdę, dlatego łapkujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia wszystkim. Widzimy się w następnych materiałach. Siemanko, hej!